No, dzień dobry. No, dzień dobry. Dzisiaj jest sobota, a dzisiaj jest piątek. Pan Wigo robi test. Bardziej niż wcześniej, czy mniej? No to kurwa, do chuja. Czekaj, będę modyfikował na bieżąco. Nie wiem, czy to będzie się. Będzie czarny ekran. Słychać mnie teraz? Jest czarny ekran, wiem. Ale czy jest ten, czy jest mi słychać? Bo będę modyfikował na bieżąco. Będziesz dla mnie informował. Halo, czy słychać? Powinno być, tylko że czarny ekran. Dobra. Buczy, tak? Dobra, to czekaj, to coś to pokombinuję. Tu jest coś takiego jak limiter. Damy. Halo, teraz test. Czy teraz coś troszkę lepiej? Test, 69. Czy troszkę lepiej słychać? Czy gorzej? Czy urywa, czy nie urywa? Lepiej, tak? Teraz halo, test, halo, test. 69, test. Halo, 69. Limiter, próg odcięcia. Kurwa odcinka, do odcinki. Halo, test. Czy nie przerywa, jak mówię? Czy nie ucina mi końcówki wyrazów i początków? Lepiej, troszkę lepiej, troszkę lepiej. Próbujemy więcej. Próg odcięcia decybeli 2. A nie można więcej. No nie mogę bardziej, czekaj. Nie ucina, dobra. Spróbujemy troszkę tutaj jeszcze. Halo, halo. Halo, testowanie na żywo. Czy troszkę mniej buczy? Halo, czy mniej buczy? Halo. Jak teraz? Nie wiem, dlaczego cały czas jest ten szum tutaj. Nie powinien być, bo. No teraz. Halo, czy teraz mi słychać? 69. Czy teraz jest słychać tego zjeba z Krosna? Czy słychać tego zjeba, czy nie słychać? Czy ucina, czy nie ucina? Czy jest lepiej, czy jest gorzej? Może taka, może nie, a może. A kto to wie? Bardzo. No to kurwa, ja nie wiem, naprawdę. Poziom decybeli. To nic nie daje. Czekaj, jeszcze zobaczymy w panelu. Otwórz ustawienia dźwięku. Gdzie jest ten głośnik? Pierdolony mikrofon. Jak to? To są jakieś ustawienia w Windowsie. No wiesz, tam dużo jest cicho jednak, nie? W gąstce, dlatego chcę, żeby to było tip-top, nie? A poza tym, wiesz, z drugiej strony może nie było tego szumienia delikatnie słychać, bo. Gdzie tu by kurwa? Głośniki to nie, tu nie będzie. Mikrofon. Zarządzaj urządzeniami dźwiękowymi. Nie ma tu żadnej opcji w Windowsie, żeby coś tu zmienić. Panel sterowania dźwiękiem. Ustawienia mikrofonu. Poczekaj. Nie. Jeszcze raz. Otwórz ustawienia dźwięku. Pan ustawienia prywatne. Dobra, poczekaj, jeszcze jedną rzecz spróbujemy. Wejdę w pan ustawienia mikrofonu. Halo, halo, nie wiem, który to jest, czekaj. Bo się nie rusza, kurwa, ten. No, włączyłem właśnie ten denoising. Tylko.
Rozmiar kurwa mikrofonu. Nie. Ustawienia dźwięku. Bo wchodzę w panel sterowania dźwiękiem, ale tam nie ma tego mikrofonu w ogóle podświetlonego. Enhancement. AMD High Definition Device. Może to. Low Frequency. Nie, to nie to. Bo w ogóle mi. A, nagrywanie. Dobra, mam. Czekaj. Cały czas mnie słychać, tak? Halo, teraz test. Czy teraz jest lepiej? Czy teraz jest lepiej? Halo, halo? Wiem, ciszej, ale buczy dalej? Bo to, że ciszej, to wiem, tylko czy buczy? O Jezu, Mefek pisze nieba ziemia. Mefek nie jest na pewno. Poczekaj. Ja muszę spytać osoby pedanta tak jak mnie, czy jest lepiej. Halo. Tak. No to poczekaj. Teraz? Halo, test 69, test. Halo, teścik. Teraz? Halo? 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 Nasłuchiwanie? Nic tu więcej nie mogę zrobić. Halo? No to jak podgłośnie zacznie pierdzieć. Halo? Teraz? Teraz? 69, test. Test 69. Tak? Na pewno teraz? Teraz test, test, test. Po co ci kapusta, po co ci kapusta? Kiedy ja robiłem bity, ty byłeś małą kurwą. W szafie miałeś trupa, a ja miałem na nodze strupa. No, to jak teraz jest? Co? To nie do ciebie było, to tylko był taki diss na tego. Klatki mi zgubiło 81, ciekawe dlaczego. No to jak jest teraz? Czy możemy zaczynać w końcu, czy dalej się będę tak z tym ruchał? Ale jak podgłośnie, to będzie pierdzieć. Dlatego nie pierdzi, że ściszyłem. Nie, bo będzie mnie denerwowało, że buczy. Musi być zrobione idealnie. Tyle, więcej nie podgłośniam. Poza tym ja sobie sam sprawdzę, zaraz tutaj włączę nagranie. 69. Wigo to taki przystojny mężczyzna z Krosna, który zna się na wszystkim. Jest specem od wszystkiego. Ja zaraz to zobaczę, czy jest dobrze. Nie? 69. Wigo to taki przystojny mężczyzna z Krosna. Dobrze jest. Z tego co widzę, to jest porządku. Na przyszły raz muszę ustawić testy prywatne. Więcej adwokatów niż ten. No, dzień dobry. Oby nie buczało. Ufam wam naprawdę. Czy jestem wystarczająco głośno? Czy muzyka mnie nie zagłusza? Czy trzeba coś ściszyć? Jak jest, przyjaciele? Talk to me. Już.
Teraz? Czy jest w porządku? Czy gęś może zacząć trzepotać skrzydłami? Czy teraz jest dobrze? Muzyczka podciszona. Czy jest dobrze? Dobra. Kontrolny mefek i... Dobra. No dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części przygód z kaczki. W poprzednim odcinku pokonaliśmy farmera. Typiaro, ja tu robię intro. Pogadaliśmy jeszcze też z typiarą i takim typem. Udało nam się rozwiesić pranko. Zamknęliśmy gnoja w budce telefonicznej. Było cudownie. Eskel! I także... Czy wszystko jest w porządku? Czy dobra jest jakość obrazu? Czy nie szumi? Czy dobrze mnie słychać? Jak tak, to będziemy cisnąć dalej. Pana gąskę. Zrobię kilka kółeczek, profilaktycznie. Skrzydełka rozprostuję, bo odpoczywałem długo. To, żeby się dobrze szło. O! Jak, patrzcie, jak kurwa kręci te bączki. No dobrze. No to witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj ten przejść do końca. Bo z tego co patrzyłem, to gra powinna zająć około 3,5 godziny. Ostatnio streamowaliśmy dwie, także jest duża szansa, że nam się uda się to skończyć. Łyczek paliwa i lecimy. Dobra, przypomnijmy sobie co mamy zrobić. Dostań się do pubu. Połam tarczę na rzutki. Zdobądź zabawkową łódkę. Spraw, aby staruszek przewrócił się na tyłek. Oho, moje ulubione. Spraw, aby ktoś ci dał kwiatka. Ukradnij szklankę i wrzuć ją do kanału. Nakryj do stołu. Oho. Szczur zajebany i można działać. Dobra, okej. Okay. A co tu się dzieje? Co mam zrobić? Aha, dostać się do pubu, dobra. Nie ma kurwa jeżdżenia samochodem. O! Mogą mi zapakować, mogę się w pudle schować. A jak mam wyjść? Metal Gear Solid. Wyjebim, o! Wyjebała mi z pudła. Dobra, może się rozejrzymy po tej miejscówie, co? Ten dziadek ma się wykurwić, tak? Tak obstawiam. Zobaczmy, co my tutaj mamy na tej miejscówce. Dobra, jest, widzę ten. Eskel! Ta muzyka dramatyczna. Na pewno trzeba będzie do tego kartonu wskoczyć i... Właśnie do kartonu, typiaro. Dziki wąż. Patrz, przewróci się, honknę i się wystraszy i się wyjebie. O nie, myślałem. To wiem, z czego wystraszy. Może wyskoczyć by z pudła, co? Jak on przyjdzie, to wyskoczy z pudła. Dziadek się zesra. Chyba nie zadziałało. To nie tak miało być. Ale pomysł był dobry. Dobra, poczekamy na tą typiarę.
Oho, idzie, 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 cicho, cicho. We need to be very, very quiet. O, a co to pudło tu robi? Hm, nie może tutaj leżeć. No. O, ciężkie kurwa. O, idzie, 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 idzie. Nie będę gęgał, chcę, żeby mnie wyniosło do pubu. Szanowni Państwo. Zdrowo. A to jest ten dziadek, co się musi wypierdolić pewnie, dobra. Ta muzyczka w tle. Haha! Byłam w pudle cały czas! Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. O. O, poszedł po coś. Po harmonijkę? To ja już widzę, że ja tą harmonijkę wezmę do buzi i będę na niej grał. O Jezu, zaraz. Kopczajmy, co tutaj jest. Dobra. Jest śmietnik. Można złapać dziobkiem? Nie można. Ale się kręci. Ale się kręci, jak gówno przeręblu. Coś tam zrobić. Połam tarczę na rzutki. Dobra, to z czasem. Zabawkową łódkę, aha. Trzeba kurwa emeryta wykurwić na plecy. No zobaczmy, no, tu się nie da wejść. O, rozkurwiłem miotłę. Dobra. To się może... co to w ogóle jest? O. Podano do stołu. A, tu trzeba nakryć pewnie. Czekaj, czekaj. O. Jak w zakochanym kundlu. Dobra. Okej. Okay. Pieprz, świeczka. Dobra, to co to jest to? Nie wiem, co to jest. Czy ktoś ma pojęcie, co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. No nic, dobra. Trzeba tego starego tam załatwić. Ty się zbagną. Jak kółeczko zrobił. Złapiesz mnie, stary gnoju. Kurwa. Niedorzeczny. Okropne to jest. Chuj, ta typiara tu jest. Kradnij szklankę i wrzuć ją do kanału. Dobra. No dobra, okej, mamy tą harmonijkę. Leży na razie.
Zaznaczajmy tu kurwa tą miejscówę. Jak wchodzi po schodach. O, jest szklanka. Jest widelec. Ty piaro, spokojnie. Aj, 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 papi, aj. Ona dyma w hermoszkę. No gdzie ona dała ten widelec? O nie, zabrała. Tam jest. Do dupy se możesz kurwa naścigać mnie. Patrzcie. Ale ze mnie złodziejaszek. To jest symulator kleptomana. No weź ten widelec. Typie. Calm down. O. Zdrowo. Tak. Świeczka, nóż jeszcze. A, to idziemy po nóż jeszcze, dobra? Mówisz, że do żwiru narobiłaś dzisiaj? Nieźle. No rusz się, ty piaro. Mnie goni. Nie, tak nie będzie. Dajcie kwiatuszka dla mnie. O. Trzeba się pokłonić. O Jezu. O. Dziękuję paniom. O Jezu. Ale było pięknie. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz trzeba tego starego chuja jakoś przestraszyć.
Jakby to zniszczyć? Tą tą dorzutek. Dobra. Szklankę i rzucimy do kanału. Gdzie tu był kanał? Zostaw mnie. Jak tego starego przychtel? Zabawkowa łódka. Gdzie to była jakaś zabawkowa łódka? Boże, ja nie widział. Tu jest wiadro, może być w wiadrze. Dobra. Pójdziemy tam zobaczyć do wiadra faktycznie. Dajcie muzykę z Metal Gear Solid. O, tu jest! Ale czekaj, najpierw... Genialnie. Tylko ona patrzy, patrzcie. Dobra, zaliczone. Dobrze poszło. Teraz albo nigdy. Shit. Hopla. O Jezu. Spadaj ty piaru. Człowiek chce, żeby było ładnie. O, nie zauważyła talerz. Nie po to ja tych się tyle ozbierał, żeby... Szybko, szybko, szybko. Kurwa, ruszaj się, kaczko. No cześć. Nie ma, zniknęło typiaru, nie ma, nie ma.
O nie. Zauważy te talerze tu. Może nie, może nie, może nie zauważy. O, for fuck's sake! Tyle składania, no. Oddawaj to. No chuj, chociaż to ocaliliśmy, dobra. Jeszcze się ukradnie, dobra. Okej, okay. Myk, talerzyk. Dobra. Dobra, chodźmy zobaczyć z tymi rzutkami, ale co by to, jakby to zrobić, żeby on to rozkurwił? Gdzie on to niesie? No ja wiem, wiem, tylko jak to zrobić? Muszę poobserwować dziada. No do dupy sobie szukaj. Proszę, to dla pana. Tak, pamiętajcie o tym. No ja wiem, wiem, domyślam się, że to może chodzić o... Skąd ta harmonijkę znalazł? Ach, myślałem, że się skusi. No i co, nie ma twojego stołka. Chyba trzeba mu wszystkie ukraść, ty może. Te rzutki. No dobra, to tu jeszcze mamy to dobra, czy mamy tak nóż? Pójdę jeszcze w widelec raz ukradnę. Przygotuj mi tą listę.
Coś z tym wiadrem trzeba pewnie strącić się, tylko na co ono może nam się przydać? Dobra, mamy tu składzik. Bo jak strącę to wiadro, ono tu spada i chwilę leży. Czyli bym mógł... No nie mogę go dźgnąć. Czym go dźgnę, kurwa? Mamy tak, widelec, to tu. Ale gdzie był pieprz? Ja nie widział. O, świecznik. Muzyka jak z Duma. Kurwa. Stój. Dobra, mamy. Okej, czyli tylko nam brakuje jeszcze pieprzu, ale nie widziałem tam, że gdzieś był. Agresja na czacie. A gdyby tak tego dziadka... Z tym pewnie coś trzeba zrobić. A tu jest pieprz, tych panienek pewnie, tak? Nie. To był ten świecznik, znaczy ten flakon. A flakon to bym opierdolił. Dobra, kochani, musimy zrobić jeszcze dwie rzeczy, żebyśmy mogli dalej do przodu iść. A nie, trzy. Mamy cztery niezrobione, tak? Tak. Znaczy, to będzie prawie gotowe. Na werandzie w lewym górnym rogu. Może się przegapiłem, może faktycznie. To jest pieprz? Aha, no dobra. Idę to wiaro zobaczyć. No już idę typiaro, już stąd idę. Co może być z tym wiadrem? Ostrożnie, moją krywkę odkryją. No dobra. Ten pieprz trzeba będzie zaraz. Gdzie on jest w ogóle? Gdzieś mi wypadł, jak uciekałem. On stołka szuka cały czas, tak? A jakby mu to wiadro podstawić. Może by siadł i może się by się wykurwił. Wiecie, że to wiadro bym tu postawił. No spróbujemy. O Jezu, ta typiara. Spiżdżaj. Waszaj. To może być to, boys. Spróbujmy to wiadomo tam podłożyć faktycznie, staremu. Trzeba poczekać, ta typiera z tymi paczkami przejdzie, żeby nas nie widziała.
Aj! No postaw to. Wywrócił, no. Że podebrać ją, gdzie siedział? Clever, faktycznie. Ale pomysł, że ukraść był dobry, tylko że nie w tym momencie. Masz. Ale jebnie dupsko, patrzcie. Nie, zabierzemy mu spod dupska, tak jak ten, tak jak mówił Mefek. Ach, za wcześnie! Ale no, to może być to, może być to, no. Zczaił się. Jebaniec stary. Pijak. Teraz się już nie tak siedzi. Trzeba dobry moment wybrać. No, no, no. Wstawaj. Jezus Maria. No. Nie mogę wycelować. Nie wiem, czy to o to chodzi. Może o to. A go plecy nakurwiają. No już, już, no, no, już. O Boże! O Boże, udało się. Easy. No dobra. Do kanału szklankę, dobra, teraz mi ze szklaneczką questa. Jezu, ty piara, odsuń się. Tylko do którego kanału? To na początku pewnie. Dobrze. Puść mnie. Kurwa, rozbiło cię.
Do kanału, ale tu nie da się tego kanału zjeść, to jesteś cienki. Dobra, nikt mnie wniesie tam. Jakby się z tą tarczą zrobili i z zakręciem do stołu, to jesteśmy w domu. Jeszcze jakiś inny kanał, czekaj, zobaczmy tam na górę. Może coś ominąłem. Jak się przestraszyłem. Dobra, tu są moje dobra, nazbierane. Nie, tu nie ma innego kanału. Dobra, poczekajcie, ja szybki z dwóch. No jestem, dobra. Dobra, możecie jakiegoś hinta dać, co? Odnośnie tego, odnośnie z uszkodzenia tej, popsucia uszkodzenia tej tarczy. A ja w tym czasie spróbuję pieprz ukraść. No to robiłem tak, przecież fukałem, nie na niego. Żeby mu się omskło i nie działało. Tą starą dupę trzeba poczekać. No spróbujemy zaraz, ale no próbowałem w różnych momentach. Wiesz to. Okej, okay, dobra. We got these boys. Teraz szybko nakrywamy do stołu tam i... Kłeścik gotowy. Tak wszystko mamy. Nóż, widelec, talerz, wszystko, dobra. Okej. Okay. Hop. Dobra, trzeba nam jeszcze jednego questa. Dobra, idziemy do tego dziada. Nie wiem, czy ta cienka tutaj jest. Może o tą chodzi. Ale tu nie można tego tworzyć w żaden sposób. Dobra, chuj wam w dupę. Typiary.
Może go z harmoniką wystraszyć. Poczekamy chwilę. Zobaczymy. Zrobiłem staremu przykrość. Dobra. No nie da rady, no. Dobra, dajcie jakiegoś protipa. Jak do tego doszło, nie wiem. Upuścił nogę potężnej postury mężczyzny. Dobra, to już wiemy co zrobić. A się zaginie potężny, czyli kończymy. O Jezu, kończymy w sensie tą mapkę, idziemy dalej. Nie stream, uwaga. Już zrobiłem, panie Mefek. Rodo zepsułem, znowu powiedziałem nick. Tego trzeba. O, chyba go trzeba przyciągnąć. Kurwa mnie zagania. Jak to gwiazdo zrzucić na łeb, no? Bo nikt nie podchodzi tutaj pod te warzywa.
Co by tu? Już idę, już, już. No można pewnie. Znaczy na pewno. A ty, faktycznie, może też, żeby zobaczyła ta baba, że mam tego pomidora. Będzie chciała odłożyć? Ty, to jest pomysł. Widzisz, że pomidor na ziemi? Patrz na pomidora. Nie zauważa tego pomidora. Chyba trzeba temu typowi zanieść, temu ochroniarzowi. O nie, przegoni mnie. Nie. O. It's working, guys. O nie, od nic nie trzeba. A jak go zmusić, żeby tam odniósł? Boże. Dawaj pomidora. No kurwa, nie wiem jak to zrobić. Żeby on tutaj przylazł. Wiesz, on tu nie łazi tak daleko. O, tu jest śmierdziel. Thank you.
No i dobra. Pójdzie tam? No i widzisz? Nie idzie tam, gdzie chce. Tu chodź. O, 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 o. No chodź, tu cepie. Nie tu. Kabaret. No i gdzie ten kurwiarz? No kurwa, akurat teraz mnie goni? No! I did it! Pizd dostała! Przepraszam. Uruchomiłem się. Jaka ta gra jest zjebana. Kurwa, jak to chodzi. Gdzie ten kurwiarz stary? Gdzie on polazł? No przecież zaraz tu... Ja pierdolę. Spieprzaj, typie. Dobra, idź tam, śmieciu. Jezus Maria. Ty skurwysynu, ty. Fucking comedy genius, dupski na pomidory spadł. Komedia. Dobra. Już nie będę irytował.
Dupsku do wymiany. No przecież ta fizyka, jak on mnie odpycha, to jest coś chorego. Typie, masz całą dupę z pomidorów. Sprzątać teraz idzie, teraz się kurwa za sprzątanie wziął. No i co mi zrobisz? No, co mi zrobisz teraz? Ale dziobie. No gdzie ja mam teraz iść? Jak tu? Aha, tu. Dobra, już wiem. No baj. Idę stąd, nieprzyjazna atmosfera. O, wejdź do miniaturowej wioski. Nowy quest. Chyba koniec gry, bo tylko dwa zadania. Popływamy. Opla. Ale jestem gigantyczną gąską. Co ja mam stąd ukraść? A, złoty dywan, dobra. Duża gęś. O, patrzcie, to jest całe to miasto, co w nim byliśmy wcześniej. Nie? Tu, tu był ten gówniak. Tu była ta stara kurwa, co malowała, nie? Ale pięknie. Duża gąska. Tak, to miasto. A ciebie, kurwiarzu. Jezu, ale niszczycielska gąska. Oho. Moi drodzy, przeszliśmy gierkę chyba. Halo, poczta.
No tak, wiem, że tam trzeba się wrócić, domyśliłem się. Wracamy tam, tak. Pali się. Tylko... tylko, że nie mogę tędy się wrócić. Szału dostaną w tej wiosce. Duży, gruby? Pan jest? Ej, oddaj mi to. Nie! Ty, typie, oddawaj. No, for fuck's sake, no. Jezu, ta muzyka dramatyczna. Tu jest zamknięte, dobra. No jak ja mam wrócić do domu? A że tu jest droga, faktycznie. Jezus Maria, ale ostatni quest najtrudniejszy. Tędy się tu wchodziło? Nie pamiętam. Naprawione jest. Jezus Maria, ale napięcie. Będzie jakieś chore zakończenie pewnie.
Oj, ten kurwa już wyszedł. Oh fuck. No. Jezus Maria. Puść mnie. Kurwa, nie tutaj. O, jest ten stary, stara pierdoła, ten ogrodnik. Gdzie jest? Patrz, nie wypuści mnie. Pa. Gdzie mój domek był gdzieś tutaj, nie? Z tego co pamiętam. No kochani. To już jest koniec pewnie. Jesteście gotowi? Sąsiadka była ganiara. Gęś jako gęś. No, fajne, fajne, tylko krótkie, no to... Znaczy, ja uważam, że takie gry lepiej jak są krótkie, niż miałby się znudzić, tak? Myślę, że w porządku było, jeżeli chodzi o długość. Parę fajnych lokacji, kilka fajnych pomysłów. Nieprzyciągnięte właśnie. W porządku, w porządku. Ależ to była przygoda. Jezus Maria. O Jezu. O Jezu. O Jezu. O nie. No nie, na 100% nie będziemy iść, kurwa.
O nie! Otwórz paracetamol w sklepie z telewizorami! O nie! O Jezu! Nie chce mi się już! O Boże, to nie będzie końca! Co tu jest do zrobienia jeszcze? Zatrzaśnij chłopca w garażu, złap przedmiot w locie nad płotem. Boże! Ubierz papieżyca na zielonym poza dziedzińcem. Strzel gola. Przepłyń z ławkową łódką pod mostem. O Jezus. Resetuj, albo co? Wykonaj wszystkie zadania z listy, zanim zaczną bić dzwony kościelne. O Jezu. Dobra. No to idziemy na 100%. Poczekamy na tego starego, tego z boka. Jak będzie szedł koło spryskiwacza, to odkręcimy ten wodę. Może zmoczy mu ten kapelutek i będzie musiał ten drugi założyć. Gdzie on jest? Halo? I teraz myk wodę. Zakładaj czapę. A brokuły te drzewa. Krasnoludków. Jaki opat z Salzburgu? Aha, ten opat, aha. Co on tam szukał? O mój Boże, mój bien, mój bien. Ale zimno. U was też tak duje? Bo tutaj strasznie duje. Dobra. Czy ktoś ma pomysł, jak sprawić, aby ten okrodnik założył kapelutek? Słoneczny. Nie, tu nie można podskakiwać. Bo to trzeba zmusić go tak, żeby ten beret stracił jakoś. Ale jak go do tego zmusić? Myślałem, że ich zegnie, ale nie. A zobaczmy, jakie są inne questy w tym ogrodzie.
Obszarem ognia bez możliwości wstępu. Dobra, to w miarę będzie proste do zrobienia. No. Aha, no zamknąłem się. Trzeba wziąć. No i teraz jak ja mam się ten. Czekajcie, mi się okno otwiera, duje. Jak to zrobić, żeby to. Zamknąłem drzwi, już nie wrócę. Dziękuję. No, nara. A, jeszcze błąd. Ma klucze przecież. Jeszcze muszę mu klucze podpitolić. Kurwa, nie przewidziałem tego, że on ma te gumofilce. Oho, triple A. Baj! Ogród należy do mnie. Ciekawe, kiedy się zorientuję. Fuck you, asshole. Teraz ja jestem tam panem na włościach. Idę zrobić ci rozpierdol w ogrodzie. O, wszystko wyrwę. Patrz, patrz, jak ci. Ale mu gul skacze, patrz. Wszystko ci zniszczę. O, dawaj to. Taki mądry jesteś? To pana to. O. Chciałbyś te klucze śmieci, co? O. Poszedł gdzieś. Halo, ja tylko żartowałem. O, tam jest. Chodź po kluczyki, chodź. Chodź, oddam ci, chodź. No chodź. Chodź, koleżko, chodź, oddam ci. No dobranoc, panie Empa. Patrzcie tu. Schodzi po schodach. Proszę, chodź, weź sobie to. A nie dla psa to. A kurwa.
A kurwa, a katy kurwa. Patrz, patrz jak paraduje, patrz. Teraz to moja farma. No dobra, już się nie będę nerwował, chodź. Masz tutaj. Masz, weź sobie, proszę. Patrz. Masz. Smacznego. Masz, smacznego, zjedz. Teraz to wszystko jest moje. Dobra, co się możemy tutaj zrobić jeszcze? Piknik kapuściany. O. Ale nie da się kapusty podnieść. A da się. Ojej, ją trzeba turlać. Jak ja Leo Messi. Dobra. Dobra. Niby dorosły chłop, a przez płot nie przejdzie. Nie ma, nie będzie, nie ma wchodzenia. To jest moja farma teraz. Możesz sobie tam na zewnątrz zrobić farmę, jak chcesz, typie. Boże. Idziemy do miasta. To jest kałuża, tak? No, trzymaj się, pa. Nie tu, typie, tam, do kałuży uciekaj. Stój! No wiem, 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 tylko on musi do kałuży wpaść, wiesz? Aj! Czekaj, ten gnojek znajdzie jeszcze raz i raz go przegonimy tam.
No prawie. Kurwa, nie zaliczyło. Tak blisko było. O jest! O, gitara. Mały śmieć. Dzwonek wagi sklepowej zadzwonił. Dobra, zobaczmy, gdzie jest ten. Gdzie jest dzwonek? Gdzie jest ta waga? Waga sklepowa. Tu nie ma. A jest. Trzeba coś ciężkiego położyć będzie. To chyba o tą wagę chodzi, nie? Coś ciężkiego musimy znaleźć. Może samolot wystarczy, zobaczymy zaraz. Za lekkie. No, raczej ciężki, tylko nie wiem, czy tam dosięgnie ta gęś. Zaraz zobaczymy, tylko ta panna pójdzie. Coś ciężkiego, jest cegła. Dalej nie dosięgnie, widzisz? Tu gdzieś była cegła, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy nie w śmietniku czasem. Musi być coś ciężkiego. Kasa fiskalna tylko można było ściągnąć na ziemi, nie można było podnieść. Ale spróbujemy. Widzisz? Nie da się. Musi być coś cieńszego. Co to może być takiego ciężkiego? Ale to nie, bo to się resetuje, wiesz? Mi się wydaje, że bo zrobiliśmy jakby od nowa grę, nie? Idziemy dalej. Więc resetowało się. Bo widzisz, że koszyk jest pusty. A ten dalej szuka okularów, mały zjeb. Widzisz, że koszyk jest pusty, nie? Zresetowało się. Zaraz się tu rozejrzymy, czekaj na spokojnie. Butelka na pewno nie będzie. Tu jest coś ciężkiego? To jest kopucha. Wszystko jest takie lekkie bardzo. Coś w garażu jest, ale nic tu nie widzę takiego. Wiesz, ja nie wiem, czy on nie zauważy, że tu w innym miejscu coś leży, wiesz? Spróbujemy, ale... No widzisz, nie da rady. Chociaż... Nie wiem, nie mam pojęcia. Poczekaj, ja szybki ze dwóch.
No jestem, dobry wieczór. Wiecie co, myślę, że może w tym miejscu skończymy na dzisiaj, co? Jeżeli będziecie chętni, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby spróbować zrobić 100%. Znaczy, no 100%, spróbować te trudniejsze wyzwania, nie? Dwa zrobiliśmy. I tak wiesz, zobaczymy może nam się uda trochę do zrobić, nie? Najgorsze będą to na czas. Bo w sumie to... Ale no nie wiem, no jak chcecie, no napiszcie tam komentarz pod filmem, czy na Kajocie, jeżeli ktoś ogląda, to możecie tam do komentarzu mnie zawołać i możemy spróbować ewentualnie. Jak będą chętni, to ja jak najbardziej jestem za. Dziękuję bardzo za dzisiaj, że byliście. Udało nam się przejść podstawkę, także już jestem zadowolony. No, jak będą chętni, to możemy jeszcze podziałać. Vigo signing off. Dzięki, trzymajcie się.